Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Jako że powoli kończy się okres przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2023-2024, to my postanowiliśmy zagrać jak za dawnych lat. Daniel Trzepacz. Witam serdecznie. Sebastian Roszkowski. To i ja witam serdecznie. Tak jak powiedziałem, kończy się okres przygotowawczy do rundy wiosennej, pierwszy mecz ze Śląskiem Wrocław, ale jak ty ten okres przygotowawczy podsumujesz? To jest bardzo ciekawy czas, no bo żadnych transferów do klubu. Stabilizacja, słowo klucz, które gdzieś tam panuje w Pogoni od czasu już długiego, zresztą przez te wszystkie miesiące, które mieliśmy okazję omawiać, nawet wspólnie te wydarzenia dotyczące Pogoni pokazują, że no jest jak jest w tej chwili, jeśli chodzi o Pogoń, o budowę drużyny. Jak widzę ten okres przygotowawczy, na pewno bardzo solidne wyniki sparingów, bardzo wysoka forma strzelecka zespołu i jest poprawa w defensywie. To tak w skrócie, mocnym skrócie, bo naprawdę tutaj ciężko jest się do czegoś przyczepić, no poza tą kadrą, czyli taką kołderką, która z krótkiej robi się jeszcze krótsza, już tam no, mocno te stopy wystają. Powiedziałeś, że jesteś osobą, która jest zadowolona z wyników, ale wiele osób twierdzi, że to są tylko wyniki i nie każdy rywal grał w swoim najmocniejszym składzie. Tak też trzeba do tego podejść, nie można się zachłysnąć tym, że ograliśmy Sturm Graz naprawdę wysoko, w momencie kiedy tam w porównaniu z meczem ze Sportingiem Lizbona nie było żadnego piłkarza, który tam wybiegł na boisko poza Szymonem Włodarczykiem. To byli piłkarze, którzy dostawali oczywiście swoje szanse i grali dość regularnie, na przykład w lidze austriackiej, ale to nie był ten taki pierwszy garnitur. Nie było tam tych najmocniejszych nazwisk, które grały w grupie Ligi Europy i może dobrze, że uświadamiamy sami sobie, klubowi i piłkarzom, że to tylko gry kontrolne, tak naprawdę jednostki treningowe, no bo tak trzeba te mecze sparingowe traktować. Żadnych transferów do klubu, ale kilku piłkarzy nasz zespół opuściło. Kilku piłkarzy nasz zespół opuściło, nie były to pierwszoplanowe postaci, więc to jest najważniejsze, bo myślę, że na koniec roku, gdy pojawiło się sprawozdanie finansowe spółki, gdy pojawiła się ta konferencja prasowa, myśleliśmy o tym, kogo trzeba będzie spieniężyć z tych podstawowych piłkarzy. Mówiło się o Bahanie Biczakcianie, o Eftimiosie Kulurisie. Na szczęście nie trzeba było... O Walkuiście. Na szczęście żadnego z nich klub na ten moment nie odpuścił i myślę, że zimą tutaj już nic się nie wydarzy. Odeszło kilku piłkarzy, którzy stanowili tło, byli jakimś takim zapleczem, no Paweł Stolarski i Mariusz Fornalczyk, myślę, że tutaj w ich przypadku dużo, dużo więcej sobie obiecywaliśmy wcześniej z ich gry, no ale nie obronili się, patrząc tak szeroko na to, jak wyglądali w Pogoni. Mariusz Fornalczyk zaliczył chyba najlepszą rundę od czasu, kiedy grał w Pogoni, zaczął notować liczby przede wszystkim, ale mimo wszystko, no, patrząc na to, jak wyglądają nasze skrzydła, mogliśmy sobie pozwolić na taką stratę i zyskać parę groszy do klubowego budżetu. Ja tam trochę Fornalczyka żałuję, ma 20 lat, rozwija się i być może kiedyś stwierdzimy, oho, grał u nas i od nas zbyt szybko odszedł. Ale tak jak powiedziałeś, najważniejsza jest stabilizacja i to, że ten klub jest w miarę stabilny. Kilku piłkarzy odeszło. Wspominałeś o Stipicy? Nie wspominałem o Stipicy, bo tak naprawdę już myślę, że mało kto traktował go jako piłkarza pierwszego zespołu. Ale jest w Ekstraklasie. No i zszedł w znacznym stopniu z listy płac, co jest dla Pogoni najważniejsze w tym całym rozrachunku podejścia Dante z Pogoni na najbliższe półrocze. No i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. Pierwszy mecz na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Myślę, że do tego meczu i do tych wszystkich spraw związanych z nową rundą, rundą wiosenną sezonu 2023-2024 powrócimy po przerwie. Zostańcie z nami. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Wracamy do audycji Pogoń FM w Radiu Szczecin. Jesteśmy razem z wami i czekamy z niecierpliwością na pierwszy mecz. Pierwszy mecz, jak i cały luty pokażą tak naprawdę, o co w tym sezonie gramy. Zacznijmy od spotkania ze Śląskiem we Wrocławiu. No na Tarczyńskiej Arena to nam się dobrze nie gra. Nie gra i też no, wszyscy, którzy jeżdżą regularnie za Pogonią na mecze, na pewno nie wspominają tych meczów z wypiekami na twarzy, bo nie były to nigdy wielkie widowiska, a najczęściej gubiliśmy w nich punkty, nawet w takich sytuacjach, gdzie Śląsk nie był liderem tabeli.
grał gdzieś o utrzymanie, a to Pogoń miała być hegemonem ligowym, no to my tam jednak przegrywaliśmy albo remisowaliśmy, także faktycznie no, te mecze nie są dla Pogoni udane i nie wspominamy ich z rozrzewnieniem, no ale kiedyś każda seria musi się skończyć, tak mówi takie przysłowie, no i może to będzie właśnie ten moment, kiedy we Wrocławiu chcą przyjść na stadion 40 tysięcy osób i nieść Śląsk do niespodziewanego Mistrzostwa Polski, no to może my w końcu napsujemy trochę krwi. 11 punktów mamy straty do Śląska Wrocław. Cel minimum to nie przegrać we Wrocławiu. Z pewnością tak, żeby ta strata się nie powiększyła, bo większa strata no to już będzie całkowicie koniec jakichkolwiek marzeń o czymś wielkim, ale też no nie myślmy o tym teraz. My musimy skupiać się na tym, żeby po prostu punktować i nie patrzeć na to, z kim gramy. Gramy ze Śląskiem, straciliśmy z nimi punkty w meczu u siebie, który tak naprawdę był przeniesiony, bo teraz powinniśmy grać w Szczecinie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają tą sytuację. Tak. Zdecydowaliśmy się na zamianę gospodarza, przegraliśmy ten mecz, odzyskajmy te 3 punkty, wróćmy z nimi do Szczecina i takim pozytywnym akcentem rozpocznijmy dobrze rundę wiosenną, bo no, ta atmosfera wokół klubu jest gęsta. Przeglądając fora internetowe Twittera, czyli X-a teraz, tak, widzimy, że no, nie są te nastroje optymalne. Daniel, do początku marca wszystko będziemy wiedzieć, bo oprócz ligi mamy jeszcze arcyważny, piekielnie ważny i prestiżowy mecz w Pucharze Polski z Lechem. I mamy 14 piłkarzy do grania, takich na wysokim poziomie. To też trzeba podkreślić i o tym pamiętać. Pogoń idzie troszeczkę po bandzie w tej chwili takiej kadrowej. Musi szukać młodych piłkarzy, żeby któryś się wyróżnił, żeby można było go za jakiś czas spieniężyć, a przy okazji chcielibyśmy odnieść jakiś sukces. Myślę, że ta runda wiosenna pokaże nam, w jaki sposób Pogoń będzie przebudowana, bo będzie musiała być przebudowana. Nasza kadra jest bardzo wiekowa w tej chwili i na nowy sezon kadra będzie musiała być przebudowana. I od tego, jak my zakończymy ten sezon, czy my zdobędziemy miejsce premiowane grą w pucharach, bo to też daje dodatkowe środki, na co pozwolą nam fundusze w budowaniu kadry na kolejny sezon. Czy to będzie kadra, która znów ma się bić o ligową czołówkę, czy jednak będziemy wyglądać słabiej kadrowo niż teraz. A ktoś z tych młodych piłkarzy, którzy polecieli do Turcji na zgrupowanie, jest dla ciebie wygranym tego okresu przygotowawczego i tego obozu? Najwięcej minut dostał Patryk Paryzek i myślę, że to może być piłkarz, który może złapać swoje pierwsze minuty. No nie liczmy na to, że wygryzie ze składu Kulurisa, który no też błysnął snajperską formą. Ale może zagrać na skrzydle, prawda? Może zagrać na skrzydle, może być jakąś alternatywą do zbierania minut młodzieżowca przy korzystnym wyniku, żeby wchodził i te minuty gdzieś gromadził. Widać, że jest to chłopak, który ma ciąg na bramkę, ma fajne warunki fizyczne jak na napastnika. Jest dość silny, wciąż młody, bardzo młody. Był już tak naprawdę wcielony do kadry pierwszego zespołu jesienią. Pojechał na mecz do Zabrza z zespołem tam, nawet na ławce rezerwowych nie usiadł, ale był z drużyną w Zabrzu, także zbierał już takie swoje pierwsze szlify. No i czas na kolejne kroki i myślę, że tą dobrą pracą w Belek troszeczkę się obronił. Powiedziałeś, że kadra jest bardzo wąska, więc na pewno dużo więcej musimy oczekiwać od Korczakowskiego i przede wszystkim Przyborka. I Marcela Wędrychowskiego, który wraca i można powiedzieć, że to jest jakiś taki transfer, jak to mówili nasi włodarze w tym zimowym okienku transferowym, bo Marcel no taka nietypowa kontuzja go dotknęła i w zasadzie całą jesień stracił. To dla Marcela będzie bardzo ważna runda. On musi w końcu grać regularnie, musi być na tyle silny, żeby nie łapać kolejnych urazów, bo wszyscy wiemy o tym, że on ma talent, ale on co chwilę wypada i tutaj trzeba Marcelowi życzyć po prostu zdrowia, regularności, a zatem myślę, że przyjdą liczby. To na koniec jeszcze powiedz, jakie są twoje oczekiwania i jak ty czujesz, jak ta wiosna będzie wyglądała w wykonaniu Pogoni? Jestem kibicem, więc no, muszę wierzyć w ten zespół, chociaż mam swoje oczywiście obawy i są one poparte wieloma argumentami, serce niestety. Serce jedno, rozum drugie. Tak, ale ja idę cały czas w stronę serca, będziemy grali w pucharach. To dziś od nas wszystko, ja tu byłem jednorazowo, spokojnie, to jest audycja Daniela Trzepacza w Radiu Szczecin Pogoń FM, czyli Daniel Trzepacz. Dziękuję. I Sebastian Roszkowski, do usłyszenia, kłaniamy się nisko. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia. Oby mistrza nadszedł czas. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1.